Przewielebni księża, kochani siostry i bracia, cała wspólnota parafialna, wszyscy goście, tworzymy to zgromadzenie eucharystyczne w tym pięknym, niepowtarzalnym czasie, dla nas najważniejszym w życiu liturgicznym, w życiu całego Kościoła, święte dni Triduum Paschalne. Dziś w Wielki Czwartek mamy szczególną okazję wyrazić Panu Jezusowi naszą wdzięczność za sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa, być może czasami przez nas niedoceniane te sakramenty, ponieważ w Polsce przyzwyczailiśmy się do łatwej możliwości uczestniczenia we mszy świętej niedzielnej i w dni powszednie. Mamy ciągły dostęp do Eucharystii, możemy korzystać z posługi kapłanów. Dziękuję tutaj jeszcze raz na ręce Damiana, całej wspólnocie parafialnej za te piękne życzenia i jakieś umocnienie nas na tej drodze posługi kapłańskiej. A z drugiej strony rzeczywiście niektórym osobom czymś oczywistym wydaje się także fakt, że w naszej ojczyźnie mamy wystarczającą liczbę kapłanów. Tymczasem niestety nie zawsze tak musi być i jak już wiemy, bywa. Chociażby patrzmy na naszą diecezję bydgoską, 20-lecie przeżywa. Wszystkich alumnów na każdym roku, a studiów jest 6 lat plus propedeutyczny, mamy 6. W tym roku, Bogu dzięki, będziemy święcili jednego i 2 diakonów. To w perspektywie za rok 2 prezbiterów. Już jest większa radość. Co to znaczy? To jest dla nas szansa na zastanowienie. Kiedy ostatni raz dziękowaliśmy Panu Jezusowi za możliwość uczestniczenia we mszy świętej i za posługę kapłanów w naszej parafii, w innych parafiach. Dzisiaj jesteśmy wdzięczni, że tutaj służą, że są, że mamy dostęp do chleba eucharystycznego, że mamy możliwość korzystać z daru miłosierdzia. W pewnych sytuacjach, gdy odczuwamy brak czegoś, co jest dla nas oczywiście bardzo ważne, możemy lepiej docenić wartość tego, kiedy rzeczywiście brakuje. Kiedy mamy na co dzień wszystko, to może się właśnie mniej to docenia. Dopiero pewien brak może na nowo wzbudzić pragnienie za taką rzeczą, właśnie tak jak za Eucharystią. Oby nigdy nie zabrakło nam kapłanów, którzy będą dla nas sprawować sakramenty, zwłaszcza Eucharystię. Oto troszczy się Chrystus, który wciąż powołuje nowych ludzi do posługi kapłańskiej w Kościele. My ze swej strony możemy i powinniśmy takie osoby wspierać naszą modlitwą, aby odważnie rozeznawały i podejmowały swoje życiowe powołanie, żeby miały odwagę odpowiedzieć, bo gdzieś nieraz się rodzi zarzut do Pana Jezusa, że nie powołuje nas, nie ma powołań. Pan Jezus jest dobrym pasterzem, jest zatroskany o to, by owczarnia miała przewodników duchowych, by miała pasterzy. Natomiast trudniej dzisiaj odpowiedzieć na głos powołania. Stąd tak bardzo ważne nasze wsparcie, aby ci, którzy słyszą ten głos, mieli odwagę powiedzieć tak, idę za Tobą, Panie Jezu. Nie bez znaczenia, siostry i bracia, jest też klimat wiary w naszych rodzinach oraz to, co i jak mówimy w naszych rodzinach o kapłanach, jak mówimy o Kościele w naszych domach. Od tego zależy, jakie podejście do wiary, sakramentów, posługi kapłańskiej i wspólnoty kościelnej budujemy w umysłach i sercach młodego pokolenia. No właśnie, to też jest bardzo ważne.
jaka jest, jak my to mówimy o kapłanach, o Kościele. I to buduje się też niestety czasami bardzo negatywny obraz wśród młodych pokoleń i kiedy są powoływani, jakby jest ten opór już wewnętrzny. Dlatego tak ważny jest ten klimat wiary w naszych rodzinach. Siostry i bracia, podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus umył swym uczniom nogi, pokazując im swoją wielką miłość oraz pokorę, z jaką mają podchodzić do Boga, ale także do każdego człowieka we wspólnocie Kościoła. Jest to wskazówka i podpowiedź także dla nas, abyśmy z miłością i pokorą podchodzili do Eucharystii, tego wspaniałego daru, w którym obecny jest żywy i prawdziwy Jezus. Także dziś działający tutaj, teraz, w tym czasie, przez wybranych przez siebie kapłanów, staje się obecny i działa i daje siebie jako pokarm. Jednym z przejawów naszej miłości względem Pana Jezusa w Eucharystii jest to, że nie wyobrażamy sobie niedzieli bez uczestnictwa we mszy świętej. Tak myślę, też patrzycie na to. Tak zaglądam w te serca wasze, że takie pragnienie jest, żeby uczestniczyć przynajmniej w tej niedzielnej Eucharystii. I to nie ze względu na tradycję czy zwyczaj, ale dzięki naszemu wielkiemu pragnieniu życia blisko Chrystusa, który zachęca nas do jak najczęstszego posilania się Jego ciałem i krwią, dając je nam jako bezcenny dar na drogę do wieczności. Wielki Czwartek chcemy uchwycić wszystkie wymiary Eucharystii jako ofiary, ofiary Jezusa Chrystusa. On ją składa za nas, tu i teraz, w tym czasie. Jest to żywa ofiara. I uchwycić ten wymiar obecności, że to nie jest jakaś symbolika, to nie jest jakiś obraz, to jest żywa, prawdziwa obecność Jezusa w tym znaku eucharystycznym. Właściwie w innych znakach, bo cała Eucharystia, trzeba tutaj ująć, jest obecny we wspólnocie, gdzie dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród was. To jest znak Jego obecności. To nie jest wspominanie gdzieś, jakieś takie mrzonki gdzieś jest, nie jest, jest. W obecności kapłana, który sprawuje tę Eucharystię. W słowie, które żeśmy słyszeli, dokładnie daje znak swojej obecności. Jestem tutaj. To ja mówię do was. I za chwileczkę w tych znakach, w tym złożonym tutaj na ołtarzu chlebie, wodzie i winie, które stają się ciałem i krwią Chrystusa Pana. W tym cudzie, który się dzieje na naszych oczach, gdzie wołamy wiarą, ukorzyć trzeba zmysł i rozum swój, bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. Dlatego każdą mszę świętą sprawujemy z Panem Jezusem, jak słyszeliśmy, i na Jego pamiątkę. Bo jeśli gromadzimy się w imię Boga, to On faktycznie jest obecny pośród nas. Siostry i bracia, dziś Chrystus klęka, by obmyć także nasze stopy, tak jak będziemy dzisiaj to przeżywali w liturgii, że umycie stóp na pamiątkę tego właśnie, co uczynił Pan Jezus apostołom, to dzisiaj też Pan Jezus odwrócił ten porządek. On do nas się, do każdego z nas się zwraca, by obmyć także nasze stopy i prosi, może w ten sposób. Kochaj Eucharystię, kochaj ten skarb najcenniejszy, w której jestem prawdziwie obecny. Może dalej woła, kochaj mój Kościół, którego jestem głową, zmartwychwstałym Panem. Odnoś się z szacunkiem do każdego człowieka, ponieważ jego też pragnę przytulić do mojego serca. Okaż swoje miłosierdzie i konkretną pomoc temu biedakowi, który
jest biedny duchowo, ale biedny też materialnie, bo ja jestem z Nim. Bo ja dla Niego też umarłem, oddałem życie. I tak dalej byśmy mogli tutaj wejść w to, co Pan Jezus chce nam dzisiaj tak powiedzieć bezpośrednio, przez ten gest właśnie umywania nóg. Jakże zdumieni musieli być apostołowie, kiedy ich mistrz, wykonując czynności sługi, obmył im właśnie nogi. Jeszcze większe było ich zdziwienie, gdy Jezus wziął zwykły chleb oraz zwykłe wino i przemienił je w swoje ciało i krew, mówiąc: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Nie tylko podziwiajcie, zachwycajcie się, nie tylko trwajcie właśnie w tym uwielbieniu, w tym zachwycie nad tym największym cudem świata, ale miejcie w nim swój udział poprzez spożywanie i przyjmowanie tych darów, ciała i krwi, do swojej duszy, do swojego serca. Siostry i bracia, niech więc dzisiejsza uroczystość rozbudzi na nowo nasz zachwyt nad darem Eucharystii. Kiedyś stosowałem takie hasło. Pozostańmy więc w zachwycie. Eucharystia daje życie. Właśnie to tak możemy sobie powtórzyć dzisiaj w tym piękną uroczystość. Pozostańmy więc w zachwycie. Eucharystia daje życie, ale trzeba się nią karmić. Nie tylko podziwiać, nie tylko wznosić właśnie zachwyt. Nasza miłość do Jezusa, zawsze obecnego pośród nas w komunii świętej, niech będzie, bo On jest z nami aż do skończenia świata. Módlmy się dziś szczególnie za rodziny, aby będąc Bogiem silne, przekazywały wiarę w Chrystusa Eucharystycznego, że On jest, że Eucharystia jest tym dla nas największym skarbem, ponieważ idziemy do Chrystusa, słuchać Chrystusa, karmić się Chrystusem, by mieć życie. Módlmy się także za kapłanów, aby wiernie wypełniali swoje powołanie, będąc autentycznymi świadkami Chrystusa, wciąż głoszącego pośród nas Ewangelię i sprawującego poprzez kapłanów swoje sakramenty, by siebie dawać, by właśnie tam się stawać obecnym. Taki jest sakrament, znak widzialny, łaski niewidzialnej, czyli obecność Chrystusa, który jest łaską po łasce. I pozostaje nam jeszcze, no właśnie, w tym kontekście dziękowania, że mamy kapłanów, dzisiaj jeszcze jubilatów, 65, ksiądz prawat Henryk, 25, ksiądz administrator Dariusz, ale są jeszcze kapłani, ksiądz Igor, musiałbym sobie przypomnieć, ile ma lat kapłaństwa, 5, o proszę, wspaniała piątka, o proszę, ksiądz Sławomir, 24? 26, no bo rok temu miał przecież to, srebrny. I ksiądz prawat Józef? Po 40 już chyba. Ile? No proszę, zbliża się do złotego jubileuszu. Dziękujemy i cieszymy się, że są z nami. Ale myślimy też, co dalej, jak dalej. Myślimy o przyszłości, kto ich zastąpi. Więc nie ustawajmy w modlitwie o nowe powołania do kapłaństwa. Z naszej wspólnoty, z naszych rodzin, bo z kosmosu nie przyjdą. Pan Jezus woła. Dajmy możliwość tym, którzy są powołani, żeby usłyszeli i żeby mieli odwagę odpowiedzieć i pójść całkowicie za Jezusem.